And queen takes f3. Oh! What is going on? Oh, this is going to be a fortress. I just don't see any hopes at all. This is very easy. Just rook back and forth. Taking chess to the next level. Wow. Wow. Wow, yeah. Nothing else to say. Wow. Creating the future of the sport. Introducing the Champions Chess Tour. 10 months, 10 tournaments. The world's best players online and on TV. Dobry wieczór wszystkim. Mam dzisiaj przyjemność grania z Kamilem Dragunem. Taka głowa. Witaj, Kamilu. Dobry wieczór, cześć. Jak tam? Jak tam w Stanach? Się żyje? Nowy rok jeszcze nie za 2 godziny, no nie? Tylko za pół dnia dopiero, więc. Tak, tutaj dopiero 3 jest, więc jeszcze sporo czasu mam. Więc nie będziesz z nami świętował, a może będziesz, zobaczymy. No chcemy tutaj grać z wami. Z Polakami w sensie. Mało jeszcze osób mnie wyzwało z Polski, więc proszę tutaj wysyłać wyzwania, to będziemy akceptować. Na początku zaczniemy, że ja będę ręką, czyli będę wykonywał ruchy, a Kamil będzie głową, czyli będzie mówił tak nazwę figury, którą chcę zagrać, a ja będę grał gdzieś indziej. I jeszcze powiemy, nie, że twój nick to jest Drax95 i też prosimy wyzywać Kamila, ponieważ na pojedynek, ponieważ potem po jakimś czasie się zamienimy miejscami, że ja będę głową, a Kamil będzie grał ze swojego profilu, więc tak, prosimy właśnie tutaj o wyzywać też jego potem. No i co, Kamilu, zaczynamy, nie? Tak, zaczynajmy. Ja tak w sumie jestem ciekawy, na jakiej stronie ciąży tam większa odpowiedzialność. Na razie tutaj tylko chyba Piotrek65 nas wyzwał z Polski. To są 3 minuty bez dodawania, więc musimy się streszczać, bo łatwo jest przegrać na czas. Już nam zajmę. Do 4. Pionek. Goniec. Nie dałeś mi wyboru teraz za dużego. Król. Pionek. Wygrajmy C5 może. A to właśnie tak słyszałem, że to jest dokładniejsze tutaj. Tak? C5 od D5? Tak, że po D5 A3 jest silne. A jeszcze jest B6. Może to nie w tej pozycji, bo A4 czy tutaj. Nie wiem. Pionek. To w sumie nieprzyjemny wybór, tak. A to partie rankingowe są, czy? Tak, ale to rankingiem się nie przejmujemy zupełnie. Pionek. Często właśnie im ręka ma większy wybór, tym większe cuda się dzieją. Już z doświadczenia wiem. A to chyba nawet jakaś teoria jest, nie? Czy nie? Skoczek? Wszystko jest teorią dzisiaj, więc. No na pewno jest. Ja nic nie pamiętam niestety. Skoczek. Tutaj czysty freestyle, nikt nic nie wie. Gramy. No najważniejsze jest to, że mamy przewagę czasową. Goniec. Pytanie, czy na E7 trzeba bić, a wygrajmy na E7. Bo bez zadawanych jest bardzo ciężko grać, ten brain. No tak, tam chyba na końcówki nieprzyjemne są dosyć. Ale na razie sobie radzimy. Prosimy też wyzywać nas jakimś dodatkiem sekundowym.
wtedy będzie nam łatwiej jakby. Znaczy nie będziemy po prostu nam czas tyle partii przegrywać, myślę. Znaczy w ogóle nie będziemy przegrywać tak jak inni. Skoczek. No tutaj typowa pozycja z zerowanym pionkiem. Znaczy może nie aż tak typowa, bo skoczek na E2 stoi, nie na E3, ale... Pionek. Ale myślę, że to akurat na korzyść czarnych, więc... Goniec. Tak niebezpiecznie jakoś to wygląda. Skoczek G3, skoczek H5 może gdzieś tam kiedyś grozić, no ale... Mi się podoba, ja zawsze lubiłem grać przeciwko Izakowi, więc... Kwestia gustu. Wieża. Kwestia gustu, wiadomo. Grajmy tutaj. To mi się podoba. Pewnie coś na to 8, ale... Taki... Skoczek. Dobra, teraz już jakoś bezpiecznie się tutaj czuję. Pionek. Nie ten. G6 chciałeś? Skutku na F8? Ja w sumie chciałem z drugiej strony tym pionkiem. Skoczek. Ale chyba na dobre wyszło, nie wiem. Bo... Tak, jak w sumie tak. Można lepsze to było, no. Ja tam się przestraszyłem jakiegoś goniec A4 kiedyś. No tutaj mamy chyba komfort zawsze, tak? Mieliśmy skoczyć D5 zagrać, więc kompletnie żadnych gruźb. Dobra, jak można coś wymienić, to wymieniajmy skoczek. Tak, ci zagram. No nie. Hetman. To jaka piękna groźba od razu się pojawiła. Jak wyciągniemy F3, to dobrze, bo wtedy nigdy wieża już po trójce, no nie? Nie będzie nam grozić. Hetman. No teraz wymiana hetmanów to... Goniec. Na pewno na to liczyłeś, ja też na to liczyłem. Wieża. Na czas trzeba. No i na czas i pozycyjnie chyba jest dobrze, więc... Wieża. Wieża. Co teraz? Pionek. Od razu wygrywa. Nie wiem, czy to widziałeś, czy nie. Ale w sumie nie widziałem. Ja chciałem. Nie, chciałeś. Coś też dobra, ale nie trzeba wygrywać, bo sobie zdobywamy. Skoczek. Więc. Wieża. I wieża primów. Primów możemy robić też, nie? No, chyba możemy, tak. Ale tutaj ten, nie wiem czy widziałeś, bo wcześniej właśnie miałem przyjemność grania po angielsku dawania Bantera i właśnie zrobiłem primowa, bo myślałem, że z primów, które na wszystko wchodzi, a się okazało, że równie wchodzi, no nie? I prawie partię przegrałem przez to. Tak, no to tam jakieś ryzyko jest, co prawda, ale... Taki urok. Primów. Nam się dawało, że znowu 3 plus 0 bez zadawanego. Tym razem białe. Okej, białe to... Teraz nie trafisz. Znaczy na pewno nie zagram tego, co chcesz, więc... Na pewno. Okej, pionek. Skoczek. Pionek. Pionek. Skoczek. Goniec. Czy tutaj mogę mieć problem z teorią jakąś poważną, bo ani białymi, ani czarnymi. Mało kina. Król? Szczególnie tego głównego z gońca 2. Wiesz co, ja też za wiele tutaj nie pamiętam, ale... No ale dobra, w sumie od czasu do czasu tak gram sobie. Pionek. Pionek.
Co teraz? Pionek? Teraz ty wybierasz. Skoczek? Pewnie chcesz na G5 skoczyć. Myślę, że takie dobre tutaj. Właśnie też nie wiem, czy dobre, ale zawsze tak skaczę, jak mi pozwalają. Słusznie. Skoczek. A, zrobimy primowa może? Bo mało. Mało czasu mamy. Teraz. Goniec? To i przeciwnik ciężki, gra szybko. Trzeba uważać. Dobra, trzeba otworzyć teraz jakoś pionek. Nie wiem, czy to jest to, co miałeś na myśli, pewnie nie, no, ale może to, może nie. W sumie nie wiem, dałem ci wybór raczej tam bez. Okej. Okay. Też to jest strategia. O nie, to już musi być dobre. To pionek. To wygląda dobrze. No, skoczek C8 trochę pasywne. Chyba za pasywne. Zakładam, że C5 było lepsze. A tam C5, B, F5, tak? Tam goniec F3 najpierw, potem B, F5. Jakaś typowa. Ale jakby właśnie zamknął C5, goniec F3, to może tam zamykać F4 dalej pewnie, nie? Czy... No tak, no to goniec G4 wtedy tak. Wtedy to szpionka nie jest. Więc, no takie. A, jeszcze pionek. Nie zauważyłem, że ruch został wykonany. No dobra, goniec. Skoro zbiłeś tam, pewnie chciałeś gońca od razu. Chciałem. Piękna pozycja. Pionek. Tak, czasu mało, kurczę, tak jakoś. No, bo nas właśnie ten trójeczki mają swój urok taki, że właśnie szybko czas się kurczy. Hetman? To chyba w ogóle podwójne uderzenie, nie? Się okazało, że jest. A to widziałem, to akurat zobaczyłem w przeciwieństwie do F5 poprzedniego. Nie ma jak bronić skoczka, w sensie obydwóch naraz. Więc wygląda na to, że będzie dobrze, bo już też czas jest okej. Tak, teraz to już dobrze wygląda. Jak tam przygotowania do Tata Steel? Idą. A kiedy to się zaczyna w ogóle? 15 stycznia jest chyba pierwsza runda. No to 2 tygodnie. Ciężko się przygotować, bo ciągle skład się też zmienia. Ostatnio właśnie między innymi Radek Wojtaszek wszedł zamiast Nepo. Tak, to akurat bardzo dobra informacja dla nas. Dobra, ale nie tylko między innymi Radek. Grandelius też wszedł za Abudu Satorowa. No i jeszcze wcześniej była zamiana Hare Krishna, znaczy mamy Diarov na Hare Krishna, nie, więc ciągle coś się zmienia. Nie wiem, jak to działa, że... Hetman? Nie wiem, jak to działa, że jak Nepo zrezygnował, tak, a Dubow gra. Koniec? Dubow gra, więc... Jonek? To nielogiczne. A, tam. No ale zakładam, że jeszcze mogą być jakieś roszady, więc no, ciężko. Ciężko się przeszukować, jak za chwilę ktoś. Nie wiadomo jakim kolorem też, no nie wiem. Turniej taki ciężki tam. Magnus gra z Caruaną cały czas, tak? Tak, grają. Magnus, Caruana, no Voucher też z tych. Maksim Wasila gra, tak, z tych. No tutaj może 3+2 teraz zagramy, no bo jest. O, tak to będzie lepiej pewnie. Tak, no ciężki, nie wiadomo, zawsze jest ciężki skład, tak, młodzi też grają, bezpieczni, wściekli. Jonek? Dobra, zróżnicujemy teraz. A kto z młody gra w ogóle? Bo w sumie nie widziałem listy za bardzo. Znaczy zależy, znaczy młody, no bo Van Forres gra, nie, jest młodszy ode mnie chyba, albo ten sam rocznik, w sumie nie wiem. No nie, wcześniej grał ten Amucatorow, teraz w sumie nie gra, więc co tam jeszcze? może nie gra w sumie tylu młodych, co mówiłem, no nie? Więc... Dubow chyba gra, nie? Czy nie? No, Dubow, no tak. No on jest starszy na mnie 2 lata, tak? Więc... No, 15-latków w sumie nie ma, więc... Więc dobrze, no był ten... No, Firouzja gra, tak?
A tak to. No ten chyba abusator, czy nie Nordibek, tylko no nieważne. Ciężkie imię, ciężkie nazwisko, ale w każdym razie abusatorów nie gra, on był najmłodszy, więc tutaj chyba niestety przeciwnika nie ma, więc musimy rezygnować. Damy mu jeszcze 10 sekund. I o, jest. Jonek? Nas wyczekał tak trochę. Tak. Sprytny debiut. Teraz bo możemy się jakby rozjechać, tak? Tak, właśnie nigdy nie pamiętam, jak się gra na tego Alekina. To chyba główna linia. Znaczy jakbym zarał C4, no SD4, miałbyś problem, no. Ale czujnie. Czujnie nie zagrałem, tak, więc. Goniec? Ale Chyna chyba raz w życiu tylko zagrałem czarnymi. Tak? Ja też. Na Mistrzostwach Polski rok temu. A, z gularzem, tak? No, ale pozycję dostałem taką, że tam mogłem się poddać chyba. Tak. Król? No ja też zagrałem raz w przynajmniej oficjalnej partii z Geoffreyem Xiongiem. Żonkiem, jak to Amerykanie czytają, na Boże Świata i też. Znaczy dostałem dobrą pozycję po debiucie, no ale. Ale grałem wszystkie partie, przegrałem w tym meczu czarnymi, więc jakby byłem stresowany z góry. A ładują sąsiedzi, no nie? Tymi. A to ten mecz na Pucharze Świata, ta? Co tam nie mogliście skończyć tego meczu? Słynny, tak. No, co ja mam teraz zrobić? Jonek? Co chcesz? Pionek? Bezpiecznie. Tak solidnie. Ostatnio dużo podstawiam, więc jak najsolidniej. Dobrze. No, w sensie, ja myślę, że mi się podoba, też bym go zajdał. Zmienia faktu, że te struktury jakoś wasze wolę czarnymi. Częściej się je dostaje białymi, w sensie jak się gra to konie w 3G3, no nie? Więc tutaj zawsze to E5, F5, E4, nie, trochę. Znaczy, pionek? To coś zbić zapewne. Nie wiem, nie widziałem innego ruchu pionkiem sensownego. Goniec? Więc tu, nie wiem gdzie, tu. Wygląda, że gorzej chyba z tej podwójcie, co? No pewnie jest okej, okay, ale taka, że czarny, no właśnie ma potencjał, zawsze te pionki mają potencjał. 14. Skoczek? Jest niebezpieczne. Więc. Ale piłka w grze, jeszcze pionki nigdzie nie idą, więc. A rozwój też mamy lepszy, chyba trochę, więc. Wieża. Ale skoczek na czym mnie drażni już teraz. Ale tym skoczyć. Trochę mnie zaskoczyłeś tym goniec. Ale. Ja jakoś tak agresywnie uznałem, nie? Ale teraz nie drażni. A tu zaraz coś się coś będzie grozić pewnie. Nie wiem. Goniec? No nie może chciałeś zbić na B6, może chciałeś. Tam D6. Dobra, spróbujmy. Ale nie wiem, czy to jest to. Ciekawe, czy skoczek H4 było, nie? Bo tam bicie na G6, to wiesz, oddało się mi goniec D3 zapewne, po prostu. A nie, no to takich rzeczy to ja nie widzę, bez przesady. Skoczek? Więc. No, mamy sobie. O, Hetman? Mamy 40 minut mniej, ale jest dobrze, bez zadawany czas, więc. Znaczy, no jest dobrze, dopóki nie będziemy mieli 5 sekund, bo będzie 5 sekund, to będzie panika, więc nie dopuśćmy do tego. A to ciekawe, to będzie, bo się skoczek to 4, być może to... Hetman? Hetman i Primo w skoczek. Tak? No, nie wiem, który, no ale wszystko jedno. Skoczek. Mamy pionka, czarny nie ma na pewno pewnej rekompensaty, pomimo dwóch gońców. No, głównie z uwagi na to, że ten goniec na G7 no, jest dość pasywny. To jak na C3 go dobrze limituje. Więc. A no dobra, zagraj skoczek.
Koczkoń to wiem. Tylko myślę, no pewnie chciałeś na 7, jak to mówi. Ale zagrajmy tu. A co na F7 nie działało? Nie, można było pewnie na BF7. Wieża? No ale technicznie. Primów skoczek? A za późno primów. Zagrajmy. Nie wiem, się zmyślałem, czy skoczek E3 jeszcze nie zagrać, więc to więc nie takie oczywiste było dla mnie. Czy wiadomo, że agresywnie nie D6, tak? I, ale jak skoczek na E3 też mi się podobał, wybierze E2 nie zdać nigdy. No tak, wieża E2 nieprzyjemna. Wieża? Może na B7 nie zbiłeś? Nie poznaję cię. To nie ten sam zawodnik, co kiedyś. Kurczę, ale teraz nie wiem, co robić tutaj. Powiedz jakąś figurę, to wymyślę, nie? Co zrobić? Król. Też o tym myślałem, ale... Nigdy... To tak jakoś coś źle poszło, ta realizacja. No, dalej. Dalej, no nie jesteśmy... No, jakby dowodzimy, tak, więc dominujemy, więc nie jest źle. Skoczek? Właśnie, skoczek bije w 7 kusi, ale to chyba nie działa po prostu. No nie, jakoś nie widzę. Nie, podoba... No mało czasu w sumie już. Kiedy czy na mało. Nie, bo myślałem gdzie. Wystraszyłem się grać do 5 ruchu. Wieża? Ale to chyba nam pomogło, nie? Ten ruch wieża D7, bo teraz... Skoczek? Mniej figur, ciężej podstawić. No i chyba w ogóle pionka zdobywamy forsownie. No tak w sumie trochę teraz. Dobrze, że są te 2 sekundy, bo inaczej to ciężko by było. Nie no, inaczej to ręcznie chciałbym rzucać. Skoczek? Skoczek? No babianki powinny wygrać partię, no. Nie lub bardziej automatycznie. Skoczek? Nie wiem, czy to jest... Właśnie też nigdy nie wiem, dlatego boję się skoczek. Skoczek? No dobra, to akurat... No, skoczek C7 też było dobre, no ale... Król? Tutaj jest prościej jeszcze chyba. Nie, oczywiście nasz przeciwnik powinien na gońce iść, tak? Chyba jego jedyna szansa. Powinno być wygrane z pionkami więcej, ale dwuznamorne gońce są znane z tendencji remisowych, więc jakby... Pionek? Więc no to jest... No, zawsze jest ta niepewność. Pionek? Pionek? Pionek teraz? Tak, primów był. Goniec? Myślałem, że pionka C chcemy wyrobić, a może pionek B. Pionek? Zagrajmy tak. Powoli. Na czarne pole, jak uczą w książkach. Pionek? 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 Goniec. No, oczywiście przeciwnik nie może nigdy do końcówki pionkowej przejść. No ale no, jakby jest kompletnie przegrana pozycja. Pionek B odciąga króla i idziemy na skrzydło królewskie. Pionek. Goniec. Goniec. Król. Uważam, żebyśmy na czas tam nie przegrali. Pionek. Dwa ledwo trafiłem. Goniec. Pionek. Król. Udało się. A to ciężka partia była. Nie, mądry debiut. Wariant Alekhina taki był, że jakby... Była spora szansa, że jakby nie znajdziemy wspólnego rytmu, tak? W sensie.
Tym bardziej, że ty tam dążysz do jakiegoś zamieszania na szachownicy, a ja to raczej wolę uspokoić. Tak, że jesteś agresywnym zawodnikiem, tylko ty nie wiesz. Szukałem kogoś z polską flagą tutaj, bo... no niektórzy, kurczę, ten, nie? Kantują mi. Udają, że są Polakami, zmieniają flagę na polską, no nie, czuwają. Naprawdę? A to... Nie są. Podobno tak. No. Oczywiście nie jesteśmy tego w żaden sposób w stanie sprawdzić. Więc dobra, zagrajmy teraz pojedynek, który no, obiecałem naszemu jednemu streamerowi, Gniowi Pokazie, więc też mi napisał, że będzie ręka głowa z wiceprezesem Polskiego Związku Szachowego, Arturem Jakubcem u nich. Nie wiadomo, czy tak będzie, ale tak mi napisał, więc wróćmy na to i zobaczymy. Zobaczymy, czy się w ogóle nie spodziewał, że zaakceptuje to. Ostatnia partia w 2020 roku. A to te domki będą, kurczę, znając Pacheza, to domki będą jakieś. Nie domki, tylko London. London system. Skoczek. Więc. Zobaczymy, jak będzie goń, znaczy, że nie ma tam ręki głowy, ale jak. A, no to nie wiadomo. Pionek? Nie wiadomo. Zagrajmy tak, żeby ich sprowokować do zagrania. Tam wymusić go SF4. Pionek? Co, pięciołek, co chciałeś? Nie wiem. Ja to z E6 raczej grywam. A, no E6 symulacja. Goniec? Który? Tak, nie, ale G6 jest sprawdzone, solidne. To nie jest, co się nie zna, też nic nie znam w sensie, ale... Goniec? Tak raz, żeby sobie zostawić kilka opcji do zagrania zawsze widzę. Bezpiecznie, no? Śmieję się, ale to bardzo ważne jest już. Czwarty chyba Hidden Brain. Grałem z Ningiem, grałem z Lekwangiem. Nie zawsze ich rozumiałem też. Nie zawsze ich rozumiałem, już co mówią czasami. W ogóle było dużo ciężej, ale... Pionek? No ale to pomaga. Kurczę, raz przegrałem tam z kimś. O 1000 oczek niższym, bo nie zdążyłem tego zrobić na czas. Pionek? To było bolesne. Taki urtek. Tak kiedyś grałem z Zbyszkiem Paklezą, dawno temu. Pionek? Wiesz co, wydaje mi się, że ja tak też mogłem z nim grać. O, jak się do 2700 zbliżałem, jeszcze nie miałem blisa i mnie gładko zmiótł tutaj białymi, więc... Dlatego chciałem tego uniknąć raczej. Mam nadzieję, że... Ale ostatnio czasami mi się zdarza z nim grywać, to już sobie radzę z nim w Londynie, więc... Bez żadnej większej teorii, więc... Koczek? O, nowe mianki. Chciałeś? Tutaj zwykle jakoś się czaję na, żeby dobra na A8 postawić w stylu rytyga. Ale mówię, nie mówię, że to będzie... Wieża C8, wieża C7? No, albo tak, albo dama C7, to już goniec C7, albo B7 często. Goniec? To postawiam. Znaczy, no tak jak mówię, no, bez większej wiedzy. No, to te pozycje mają potencjał czarnymi z uwagi na to, że... Goniec? Goniec na H2 jest tragiczną figurą często. Nawet gorszą niż goniec na G7. A czy nie otwierać go raczej? No, zależy od pozycji, ale... Hetman? To mi się nie podoba, co powiedziałeś. No. Chciałem dopuścić do D5. A. Ale nie tak jest, nie tak może diabeł strasznego malują. Potem będziemy mieć kontrę przez D5, więc... Też to jakby nic wielkiego nie daje. No nie, białym. Wygranie D5, no bo co dalej? No takie zobowiązujące w sumie. No, szare jakie ciężko jakby uzyskać, więc... Hetman? A teraz to mamy lepszą wersję tego, więc zdało na C6 po prostu, nie. Wieża? No, nie dał wyboru. Bo nie miałem wyboru, jeszcze mogłem drugą, ale drugą raczej bez sensu, więc... Zobaczymy, czy się zdecyduje na to D5 w końcu.
Ale teraz to chyba... Teraz to jeszcze... Albo w końcu się decyduje, albo się w ogóle nie decyduje, jaki jest mój. Wieża? Albo teraz, albo nigdy, tak obstawiam. Zobaczymy. Ale chyba nie zajmę teraz. Nie, mi się podoba ta końcówka czerwoni, to ma jest potencjał. Tak, mówiłem, goniec na H2 jest często gorszy nawet niż ten goniec na G7, więc zaraz otworzymy skrzydło hetmańskie, więc po oczywiście uprzednich przygotowaniach. No i co tam miał mi robić? No, nie ma co robić kompletnie chyba. No ciekawe, co zrobi teraz. Miękki ruch bez planu. Wieża? To jest oczywiście niezbędny ruch jakby, tak? Troszkę B5, ale B5 jeszcze nie tak prosto. Nie tak prosto jakby zagrać, w sensie, no bo tam oczywiście jakieś najazdy wieża A7 będą grozić, więc... W sumie nie wiem. Może skoczek? Może F5 był ruch, nie? F5 taki typowy ruch w tych strukturach, żeby zyskać trochę przestrzeni. Znaczy nie mówię, że wybitny, no ale jest taki ruch. A czekaj, tak to skoczek. Tak to po jakieś tempo podszedł chyba. Może chcę sprowokować, żebyśmy zbili na G3 i wtedy będzie ten jakby goniec tak wymieniony, beznadziejny. Bo? To ja nie wiem, czy skoczków nie wymieniał. W sumie nie wiem. Nie wiem, czy chcę wymieniać skoczki. Ja też nie wiem w sumie. Nie ma odwrotu. Bo skoczek D2 już nie ma odwrotu niestety. Bo skoczek G5 jeszcze jest, ale skoczek D2 już nie ma. Cokolwiek się stanie, to skoczek zniknie. Skoczek? Jednak kurczę. Myślałem, że wymienić. Nie, podoba mi się. Ach, kurczek nasz. Pionek? Chyba tak chcę zagrać. W sumie nie wiem. Pionek? Dalej jakoś te białe strasznie stabilne. Nie no, to długi proces, żeby tutaj na nie coś uzyskać czarniej. Nic nie grozi chyba jeszcze? A może już grozi? Wieża? Wieża. Nie wiem, o co chodzi, chyba tak. Mówię, że to całkiem z innym rozwiązaniem, który ma sens, tak też dla mnie na oko, ale nie wiem, czy o to chodziło. W sumie tak chciałem, no ale... Ale zmartwiłeś mnie, jak powiedziałem, że nie wiem, czy mi to pomaga, nie wiem, czy wieża A8 chcemy zagrać, czy nie, no ale... No, teraz już nie możemy, nie wiem, w sensie, no, ruch jak ruch, tak, no, nie psuje pozycji, to najważniejsze. Pionek? Więc, nie wiem, czy to chciałeś, ale wyjaśnimy sobie. Tak, chciałem teraz. Mikroruszek techniczny bardzo. Tak trochę mnie denerwowało. Pionek? No nie wiem, skoczek D2 mi się nie podoba, ja bym od razu więc biję przeciwbił, biaj mi. Pionek? Czy chcemy zbić na D4? To jest pytanie. Albo może B4 jakieś. Ale chcemy zbić chyba. Ja myślę, że chcemy. Tak, chcemy. Definitywnie. Ja tak mniejszościowy po B4 jest. Bo B4 to w ogóle chyba tak słabo z uwagi na B2, więc... Chociaż tam słabą ósmą linię mamy, jakiś pionek? No to jest jedyny problem naszej pozycji de facto. Ciekawe, czy jest jakaś kontra tutaj. Nieprzyjemna. Nie ma. Nie, jakoś czas stracili, no nie? Też mi się wydaje. A to oni myślisz, że też grają tam? No nie wiem, może grają, może nie, ale... Albo Zbyszek stracił, tak, albo oni, więc nie wiem. Nie wiem, jako podmiotu użyć, no w każdym razie białe straciły dużo czasu tutaj też na tego G3, G4.
A Zbyszek to raczej on bardzo szybko grał zawsze. No tak, czyli pewnie. czas sugeruje, że raczej jest to łączone u nich też. Skoczek? No tutaj to chyba jakaś kontra się szykuje. Tak, to wygląda dobrze. Ale nie widzę nic. No co pionka zdobywamy, wygląda na to. Co najmniej. Tak, i chyba jeszcze jakąś strukturę niszczymy. W ogóle widły grożą straszne na D4 potencjalne. Skoczek? Wieża? No, uważaj, jak C5 pójdzie na przykład, to... Wieża? Właśnie coś takiego zrobiłem wcześniej. No to już... Nie wiem w sumie. Goniec? Technicznie. Wyżej 8 też dobre chyba. Goniec zawsze jest wzmacniający. Jakby podciągający tak figurę co zawsze. Techniczne różki, no nie. Stylu Karpowa. Nie wiem, kogoś. Jakiś tych mistrzów, no nie. Takiej gry pozycyjnej. Tutaj pułapkę przyszykowałem po wieża Edwa. No w ogóle to jest groźba, tak? Jeśli to jest to, co myślę. Więc. Wieża? No wieża D4 to nie ma sensu, bo jest... No teraz to chyba już nie, jak to... Nie, no prawie miałoby, bo tam wieża D3 jeszcze, tak? Ale... A w sumie tak, no wieża D3 taka nieprzyjemna groźba. Ale tam wiesz, bije E7, nie byłem pewien, w sensie A, E7. Dalej możemy zbić na D5, bo już D3 zagrać, niech sobie im lepiej, no ale... Wieża? No tak, teraz mamy dwa pionki. Znaczy na wszystko mamy lepsze, dwa pionki, uciekający wolniak, lepsza struktura, lepszy król, wszystko chyba lepsze jest u nas, więc... To... Wieża? To chciałeś na pewno. Tak. Na wymianę. Bardzo. Oczywiście. Bardzo rozsądnie. Widzę, że przewidywalny jestem już mocno. Nie, też w każdym. Też w każdym banterze ja naciskam, że jak to mam przewagę, to ja po prostu wszystko wymieniam na nie, żeby najlepiej do pionkówki przejść, nie? Z dwoma pionkami tutaj. Najbezpieczniej, nie? No. Więc udało nam się pokonać. Ale teraz zagramy. Może zagramy ostatnią partię, nie? Tak, informacje i potem przyjdziemy na twój profil. Ja będę głową, a ty ręką. Co sądzisz? Czy jeszcze więcej partii niż jedna? No bo tak, no nie wiem. No jak chcesz, tak? No, to... Nie wiem w sumie. Mi się tam podoba, że to ty tam musisz podejmować ciężkie decyzje jak na razie. No, ciężkie, no. Tam jakąś taktykę będziesz widział, ja tam będę się zastanawiał, o co chodzi. Oj tam. Pionek. Ręka decyduje de facto, więc jak głowa jest rozsądna, to też tak... Pionek? Takie ruchy pokażę, że no jakby ręka nie ma wyboru. Skoczek? Gdzie masz na myśli? Tu. Agresywnie. Oj, tego, o, dobra, to dobrze. Skoczek? Dobrze jak dobrze. No tutaj. Skoczek? Nie ma przewagi kompletnie. No, jak umierasz wiele razy zresztą w życiu, który no, całe życie to gra. Tego. To jest też wariant Rubinsteina. Skoczek? W obronie francuskiej, więc jeden z wielu. Więc kompletnie ciężko coś znaleźć, no nie? Ale... Goniec? A to Meyer gra cały czas, nie? Tak, no właśnie mówisz z nim, nie? I to była... No nie wiem, na E3 czy na G5, to są różne ruchy na G5 może. Koniec? No oczywiście na plan jest jasny, mam agresywne intencje, chyba. Koniec? To jest 3 plus 0 w ogóle? Nie, to jest chyba zadawane 3 plus 2. A, bo tak nasz przeciwnik jakoś szybko gra bardzo. No to teoria jeszcze. Pionek. Zależy dla kogo teoria. Nie, no też oczywiście nie pamiętam. Nie, no, myślałem, że chcemy zrobić co innego, ale nie będę mówił sobie, nie będę odpowiadał.
Ja nie, tam przez Franka. Nie wiem, którą szadę robią, skoczek D5 grają, nie? Skoczek D5, gońce 2, C5 to jest linia? A nie, z gońcem na 1 stoi, już tam jest gońce do 5 szach jakoś. Hetman? A to mnie nie pytaj o teorię tutaj, ja to zawsze na czuja gram. I słusznie, nie masz tych problemów co ja, żebyś uznałeś przewagę, no bo... A pomyślałem, że ktoś jakoś właśnie zagrał jakąś taką ideę, że się jakoś tam ustawił i zaczął atakować szybko właśnie z C3, ale to chyba jakoś trochę inaczej. Nie, no to jest powszechna idea, tak. No, teraz mam wybór, no, oczywiście idziemy agresywnie i no wiadomo, typowa idea, tak, żeby zrobić długą roszadę i atak. No tutaj czarne, no zagrało jeszcze H6, więc to nas cieszy, ponieważ też była idea za ruchem gońc G5. Żeby wyciągnąć H6 i teraz potencjalne G4, G5 jest, no. Nie jest jakiś taki hak na nie, o który się można zaczepić, więc... Nawet jak krótką roszadę robią, czasami wyciągają to H6, nie wiem po co, no ale... Chyba po to, żeby tam F6, A5 było w dobrej wersji. Jonek? Ta A5, A4 chyba jest dobre, ale z drugiej strony to już skrzydło jest teraz zablokowane, tak? Nic za mnie grozi, nigdy. Chyba. No zobaczymy tutaj, jakiś skoczek D5, jakaś łapka od razu. D5 go nie zbija, czy no to subtelne. A no, możemy oddać na co tam, no nie? Skoczek. To jest jedna z sytuacji, gdzie skoczek no, znaczy praktycznie tylko jedno. Jest. Nie no, wiadomo, pozycja jest fajna. Biały mi do gry. Za dużo figur w naszej oficji. O, no, się wymienią z czasem. Ofensywny potencjał, więc... Pionek. Nie wiem, który, czy ten, czy nie ten. Wymieniajmy. Ja właśnie też nie wiem w sumie, czy wymienić tego gońca, czy nie. Nie, chyba nie ma po co. Goń na 6 wygląda dziwnie teraz. Goń za D3 no, jest agresywną figurą, więc nie wydaje mi się, że to... A, może w ogóle musi wrócić tam gońc B7, żeby tam... Nie musiał, tak? Na dłuższą metę, no bo... Dobra, nic nie grozi jeszcze chyba. Pionek? No, G4. Wreszcie. Wreszcie coś. Gońc na B7 stał i się nie dało zagrać. Nie zdążyliśmy jeszcze wieża G1, więc dokonać ruchu, więc... A to wygląda nieźle w sumie. No, no to ma potencjał. Aczkolwiek. teraz to nie wiem. A dobra, zagrajmy pionek. A w sumie ja myślałem o H4. Ale... No, H4, podobno mi dałem H4. No jest idea oczywiście oddania pionka na 4, tymczasowa, że lepiej na F2 iść niż na D2, bo się na D2, a zagrajmy na F2, więc no oczywiście no, idea jest taka, że jakby mówimy, że pionek na D4 tylko przeszkadza czarnym uzyskanie jakiejkolwiek kont z gry, oczywiście jest to sporne, wiadomo, w końcu to ekstra pionek, no, ale na debie C5 też było oczywiście możliwe, no ale to też jakby tracilibyśmy momentum wtedy, no nie? Myślę, a teraz to po prostu praktycznie na wszystko będziemy, no prawie na wszystko będziemy agresywnie tutaj grać. No i co ja mam teraz zrobić? Powiedz coś. A skoczek D7 to silny ruch. Skoczek D7... A goniec teraz mogę zrobić. Dlaczego czasem jest dobre, oczywiście z dom albo bicie na F1 lub C5. Goniec. Więc musimy bić gońca, bo jak damy bilet, to goniec F6. Bacimy gońca na czysto. Pionek. Nie chcesz jakości. Goniec B6, goniec H7. Ale... Jeszcze jakbym widział, to bym zabrał pewnie. Hetman. Ale to też ma jak najbardziej rację bytu tutaj, no bo pozycyjnie stoimy lepiej, więc... Oj nie. Teraz to ja nie chcę wymieniać. Hetman? Pierwszy raz. No, 4 też mieliśmy, ale wtedy G6 było i pod tym goniec B7 stoimy, więc myślę, że damy lecz od razu.
jakby jest lepsze, albo mi się bardziej podoba. Pionek? Tak, no teraz Happing G6 to... Happing trochę straciło czas. No, tak. Znaczy, no jakby nie dało tworzyć, tak, GBH6, no ale... Ale no, jakby też no, nie blokuje. No, czarny zdarzył zadać Happing G6 na przykład, tak, no to stałyby super. No, ale nigdy nie są na czas. I to jest problem. Goniec? No właśnie, to chyba podstawił nasz przeciwnik. Goniec 4. No ale ma C7 było, stąd tam dało lepsze dokładam. Goniec? Więc... Pionek? Nie ten. Wieża? A tak zagram, bronić. Pole D5. Tak chciałem w sumie, no. Nie chcę ustabilizować. D5. Wieża? Więc... Uważaj, bo to mało czasu zaraz tutaj wyplagowani zostaniemy. Król? Ultra solidnie, nie wiem, że 4 rzut C1. No zobacz, mata. No, myśmy wyplagowali tym razem. Nie, dobra partia. Dobra partia, myślę. W miarę. A czy w ogóle jak goniec F2 zagrałeś, to ja myślałem, żeby tego gońca na C1 ustawić, ale w sumie może goniec... C1, bo goniec D2, to chciałem. Tak, koczek D7, koczek B, D7. Mówiłem, że goniec D2, goniec D2. Nie wiem, czy na D2 czy na C1 stoi lepiej. Więc... może to jest to samo, to większe różnicy, więc... Nie wiem, jak robimy. Teraz zamieniamy się, czy chcesz jeszcze ostatnia partyjka? Bo już... To zagrajmy jeszcze jedną i potem się zamienimy. Dobra. Szukam tutaj jakiegoś. O, tutaj jest ktoś, kto ma polską flagę. Nazywa się Nikola Tesla. Nie wygląda na ten, no ale... A, dobra, no. Zagrajmy. 3 plus 2 dodawane. 2920 ranking, więc przeciwnika. Zobaczymy, czy jesteśmy jakby gotowi na wszystko, no nie? Pionek? Okej. Okay. No tak, to już takie, kurczę, to taka poważna partia dosyć. Pionek? No, dodawana, więc nie ma stresu. Pionek? Ja jestem, pewnie ja 6 chciałeś, nie? Nie D6. Skoczek? Ostatnio częściej grasz tego Tajmanowa, tak? Czy tam, nie wiem, Kana. Pionek? Tak, ale to raz... O nie. No to pionek? Nie, to bardzo zły znak akurat jest. Hetman? Ale wolałem Hetman C7. Tak myślałem. Bo tutaj to niestety to ja nie znam nic. A musimy brać tego pionka na B2. No dobra, Hetman. Nie grałeś przecież za mną. No zrób tego pionka, nie? Hetman? Graliśmy. A, tylko ja nic nie pamiętam tutaj. Ja się zabierałem za tego zatrutego kilka razy ogólnie, ale nigdy jakoś nie przybrnąłem. No Ja myślałem kiedyś, że już znam wszystko do remisu, a wtedy Karjaki mnie skoczył jakąś ideą, która... Goniec? Była, że była wielokrotnie grywana, no ale jakoś ją przeoczyłem do niej, taka partia beznadziejna była. Więc no, trzeba uważać, trzeba wszystko, naprawdę wszystko wiedzieć. No właśnie to jest ten problem tutaj. No i co teraz? Baruchy jestem do wyboru. Chyba. Goniec? Nie wiem. F5? No po F5 co, skoczek C6 jest główną, tak? Linią. Chyba. Tak? To ja nie wiem. Goniec D7 to nie jest, prawdę mówiąc. Czekaj, bo to... No bo są te redakcje, to samo jest z pionkiem, z prowadzeniem H6, goniec H4 i to jest chyba dobre dla czarnej. To może być słabe, ale może być dobre też z jakiegoś powodu, więc... Teraz jakoś wszystko wisi tutaj. Taki uwrok, no. Oj. Trochę za długo myślę już. Król? No, król. To na pewno nie jest dobre, nie? Nie wiem, H6 może nie? Król. H6 granica 4 zera przejście tych wariantów jakichś, nie? Czy nie? Koń B4. Nie, to nie pamiętam. Mierza się wszystko. No ja jestem generalnie tym zawodnikiem, co nie gra z tych wariantów z H6. Bardziej bez H6, no nie?
Więc no, są tutaj te różne jakby wersje tego i się pląta. Pląta się wszystko. Skoczek? Co, na co się chyba muszę? Nie widzę innego. A to źle wygląda. Jej. Znaczy, no, nie wiem, co powiedział mi B7 robić, bo to jest... No, ja w sumie też nie. Ale to w sumie też jakbym już chyba źle było coś. No nie wiem, tak też jest głównym ruchem, gońce 7, nie wiem co to jest. Koczek C6 to są te takie warianty, nie? Tam z tymi pionkami. Tam EW, EWS, koczek C6, BC, E5, DE, no nie? A ta, to chyba nawet tą linię patrzyłem. No to dobrze, że tego nie graliśmy, bo tam są jakby bardzo długie warianty i tam trzeba bardzo dokładnie grać, żeby nie przegrać od razu. Wieża? No tutaj też jest w sumie. Teraz jakoś lepiej nie stoimy też, nie? No przynajmniej no, nie ma mata, w sensie no, nie grozi nam nic konkretnego, tak. No, stoimy gorzej, no bo z tymi bez pionka. Przeciwnik ma dwa gońce, no nie, więc to jest największy problem, że pozycyjnie nie stoimy gorzej. Wieża? Ale no to jest jakby, no nie przegrywamy od razu. Czy ja wiem? Tylko nie ma się czym ruszać za bardzo tutaj. Hetman? Myślę, że jakiś sztuczek, który skoczył G4 nie było, ale nie było, bo gońc G4 po prostu, tak? A nie, może gońc G5, nie ma G5, nie ma C3, no. Nie wiem, czy to jakieś wzmocnienie jest, no ale no nie wiem, pewnie chciałeś szacha dać, no bo nie wiem, co innego. Tak, raczej chciałem szacha dać, ale bez jakiegoś większego. Właśnie takie sztuczki z skoczek G4, no nie? Trzeba liczyć cały czas. Znaczy, no, nie mówię, że to jest jakaś rewelacja, no ale granie jakieś odskoki gdzieś tam, no nie, skoczkiem, bo tu wykorzystując, jakby grając na osłabioną linię, tak? A czekaj, ale tam poprzednio nie można było, nie? A, dama C3 na końcu. Hetman? No, się właśnie broni na G7, no nie na farcie. Nie wiem. No nie wiem, czy taka rewelacja, tak jak mówię, no jakaś idea, tak. No i też trochę niefartowny skoczek do 8 ruchu nie mieliśmy nigdzie. Po prostu wiesz, obija I7 i tam nie było chyba żadnej sztuczki nigdzie. Skoczek do 8 fajne byłoby. Widełki takie. No ale. No ale to jakby nie ma znaczenia tutaj, że. Koczek? Jest sycylijska, jest ostra gra. Udajemy, że mamy rekompensatę. Teraz chyba mamy już, bo zrealizowaliśmy się i tutaj. Skoczek? Tutaj właśnie wydaje mi się, że to. Goniec? Dość dobrze wygląda. Bardzo dobrze teraz. To na pewno jest rekompensata, no bo król jest osłabiony, wszystkie jego figury są z daleka, daleko od skrzydła królewskiego. No. Daleko jak daleko, no. Skoczek? Zagram taki ruch, bo nie chciałem dać wieża F7. Koczek D4, wieża F7, no nie uznałem, że się tam coś tam wymieni. No może to było lepsze obiektywnie, ale... To ja myślałem o Hetman F6 też, ale tam nie widziałem, czy mat jest. Może jest. Więc wie co, 6, goniec C3 szach jest ruch, ale to król G2. A jest chyba, bo to ma F7, H5, wieża F2, tak. No, mogło być. Mogło być. O, no tak. To nie musi być tutaj, oczywiście, no to jest inna sprawa. Ale... Wtedy bym może spanikował. No, nieważne, teraz. Dam F6 silne było. Dalej to wisi w powietrzu. No. Czy podam F6 tam mógł zarazić na przykład wieża B1, tak, albo jakiś taki ruch inny. Ale wtedy skoczek E5. Nie, zgadzam się, to lepsza redakcja tego, co mamy. Tym niemniej. No. Nie ma pośpiechu zupełnie. Goniec? Możemy grać spokojnie, pozycyjnie. Nie ma. Skoczek? Ale chcesz tutaj konkretnie wszystko widzę. No to chyba wypuściłem już inicjatywę, nie? Hetman? Tak, teraz już mi się nie podoba znowu. No, król jego jest tam zawsze. No, przede wszystkim czas. Hetman? Cokolwiek. A co to już ma mniejsze znaczenie? Hetman? Nie, moim zdaniem tutaj zawsze czarny ma jakąś grę rekompensatę. Nie, nawet no nie, jak mega tragicznie gra, no to dalej. Goniec? Cztery dobre, cztery nie widziałem ruchu. A może będę szacha, nie wiem po co, no ale... Wieża? Where to? Widziałem mi tę sprawę. Pion? Problem lekki. Hetman?
Pionek? No, zostawiłem bez pionka, ale dalej. Płomyk nadziei. Wieża? Się tli tutaj, więc... Hetman? O kurde, mam 2 sekundy. Król. Wieża. Man, wieża. Wieża. Wieża znowu. Wieża. Wieża. Pionek. Pionek. A damy 13 sekund. Pionek. Pionek. A to chyba. Wieża. Kurde. Nie mogliśmy kulkę 8 zadać jakoś, próbować na wygraną? Może nie było jak. Wieża. Dobra, chyba akceptuję, nie? Czy nie? Tak, chyba ta. To i tak tam uciekliśmy. Okej, okay, to wieża. Jakieś miliony remove. Ja to sumie... 6 oczek, ale. Nie, nie, zepsuliśmy. Znaczy no chyba z debiutu nie wyszliśmy, to po pierwsze, ale potem też mieliśmy. To do maja przejść chyba było mocne, no. Do maja przejść i chodzi o to, że grozi dogonić z E3 na szkuczki i. Czy no z matem de facto i no jak nie bije, no to skoczek E5 gramy, tak, i tam skoczek. No, no taka stylu świecznikowa rekompensata. Dobra, to się zamieniamy teraz. No to czas, znak najwyższy, tak, żeby się zamienić. Coś czuję, że teraz może być zabawnie. czekaj, jak to się robiło? Tak, tylko że ja wyzwań raczej nie mam, jak na razie. Proszę. Miałem przez moment jakieś 2 wyzwania, ale to jeszcze jedno. No powiemy, że tutaj proszę wzywać zawodnika o nicku Drax z dużej litery D, tak, Drax95. O, tutaj widzę, że wygrała coś. No tak, nie, dobra, rzeczywiście ten zatruty pionek to nie był dobry pomysł, ale też trochę urozmaicenia nie doszkodzi. Nie, trochę adrenaliny, bo jakby to powiedzieć, no. Tego też od nas kibice trochę oczekują, no nie, żebyśmy czasami coś agresywniej zagrali. No to tak techniczne, no nie, wygrywanie. No wiem. No. Zauciekłeś, czy jeszcze nikt cię nie ten? A czekaj, mam jakieś 2 wyzwania. Okej, okay, dobra. Janek, primów. ja, sorry, forgot to tell that. Ja. A ja mam niezły ranking tutaj, widzę nawet. Nie taki jak ty, co prawda, ale taki przyzwoity. A, troszkę wyższy mam, ale... Ostatnio przegrałem z zawodnikiem o 1000 oczek rankingiem, więc... Właśnie wtedy brain, więc... Ja i raz też Banterza przegrałem, też tam, więc to leci od razu, no nie, tam nie wiem ile oczek, ale... Zaraz pewnie sprawdzimy, ile leci. Gigantycznie leci, więc... No taki urok, wiadomo, szachów internetowych. No i to też, no umówmy się, ma znikome znaczenie. Te rankingi, wiadomo, że trochę na nie ego budują te rankingi, im wyżej, tym fajniej, no ale na nic to się nie przekłada, więc bez różnicy. Czekaj, chyba się nie zaczyna jednak. Bo miałem jeszcze jedno zaproszenie. Właśnie widzę pozycję wyjściową, ale nie ma ruchów zupełnie. No jakby co, to możesz ten, nie? Abortować i ten. No okej, okay. Jest. I pionek, tak? Tak. I pionek. Musiałem powiedzieć skoczek, żeby ci na złość zrobić, ale... skoczek. A, dobra. Goniec. Goniec? No to jest dość sugestywne. Żebym na E4 nie wziął, czy co? Goniec. Skoczek.
Jakoś tu się grało, ale już nie pamiętam nic też. Pionek. No zresztą nie wiem, czy też no, zagrasz tak, jak bym sobie tego życzył. A, jest to. Dobra, co teraz? A to jaką cię piątkę chciałeś pewnie? A i piątka to jakieś przejście, nie? Do tych już panów. No w sumie takie z tym gońcem na C6. No ogólnie na C6 jest dość głupi. No teraz trochę... Ja zawsze gram G6 wszędzie. No ale spokojnie, coś wymyślimy zaraz. Hetman. Hetman? Hetman gdzie? Nie uważasz. Only premium members. Okay, we'll finish this game, yeah? Okay, and then... Yeah, okay. Okay. C4 zagrał. Dobra, pionek. Zastanawiałem. Goniec. To cała idea głęboka ruchu na B6. Goniec. Goniec. Dalej chyba trochę gorzej stoimy, nie? Chyba tak. No może, nie, jakoś to działało, żeby nie na goniec C6, ale nie pamiętam detali. Dobra, król. Nie wiem, co najpierw chcę robić, ale coś wymyślę. No mam nadzieję, bo to dla mnie ma. Na prędce. Wieża. Dość subtelne. Otóż to. Nie dać E5. Wieża. Nie jest tak źle. Nie wiedziałem, że w ogóle pionek nawet wisi. Dopiero teraz zauważyłem. To nie groziło, tak? Jestem tam bawił na B7 wtedy. No tak. Teraz przynajmniej skoczek na też będzie wisi. Pionek? A to chyba nie to, co chciałeś. Tak zrobiłem ten ruch. No pionek. Nie, no, uznałem, że H6 warto, nie? Sobie zagrać. Może nie warto, nie wiem. Hetman? Nie, jest to takie złe, no trochę. Z tego nie będziesz zadowolony. To mnie zaskoczyło trochę, ale... król? Też oczywiście dam A6 typowa idea, tak, żeby wyjąć hetmany, nim sobie pionkę sobiany, to wybije A6 dalszym, ale... No ale też mamy atak na jakąś tam grę po linii B, więc skoczek. Więc A3 mi się nie podoba, właśnie puściło skoczek B6. Tak to zawsze byłby ruch B3, teraz pionek wisi, więc to B3 chyba nie przechodzi. No jak tylko C4 postawimy, to już przechwytujemy pomału. Mało czasu trochę. Ale to są dodawane, czy nie? Chyba 3 plus 2 jest, no. Jak dodawane, co? Możemy poprosić, żeby nas wyzywali, no nie? Tam 10 plus 2. albo coś, ale generalnie... Nie, zawsze grałem te trójki, no nie? Więc zawsze z wszystkimi, więc... Nie tu bardziej wszystkimi. No, ale teraz... Przeciwnik się zamyślił, nie wie co robić. Skoczek C4 nieprzyjemny. O. No, hetman. Nie widzę nic niepokojącego. Hetman. Ja bym się bał tak grać. Wieża. No wiesz, to jest też trochę... Skoczek. To jest też trochę z... Też trochę, jakby powiedzieć, tak, nie chcę mówić z desperacji, no, ale też taka obrona, nie? Obrona przez atak, bo jak nie zbijesz na oczy, no to po prostu stoisz gorzej, a tak to liczę, że nie stoisz gorzej. No to przeciwnik coś... Przeoczył, no to czy B6, znaczy no to skoczek 4 na pewno przeoczył ruch, ale...
wieża, ale poruszył ten ruch, no ale dalej, jakbym tam zrobił jakiś inny ruch, to wieża. Ale czemu? A kto bym w życiu nie zagrał? Tylko blitz internetowy nie ma. Nie ma co się obawiać. Hetman? Nie chciałeś agresywniej skoczyć do gardła? Nie wiem po co w sumie, no ale... Ale była taka opcja. Skoczek. Ale mamy piękne skoczki. No nie? Skoczki fajne, no. Nagle 7 trochę no, pusty, tak? Ale skoczki nadrabiają. Skoczek. Skoczek. Tam, czy tam? Tutaj chciałeś, czy nie? No, wszystko jedno chyba. Chciałem wymienić skoczki finalnie. Tak. No, generalnie miałem ochotę zbić na G2, no wiesz, ale domu już nikt nie zbijesz, więc... Hetman? Nawet nie próbowałem mówić, no nie? Hetman? Gdzie? Nie złapałeś mojej idei. A to chyba nie tutaj, no. No, Hetman. Nie, chciałem na... No, skoczek. Chciałem na D5, ale to ma to dać, jakieś tam. No, oczywiście. No tak, to jest w sumie bardzo niepraktyczne, no bo nie wiesz, o co mi chodzi. No nie, nie jest, mam jeden, może dwa ruchy dobre, a reszta jest beznadziejnych, nie wiem. Hetman? Więc to jest niebezpieczne. Hetman? Czekaj, bo my mamy 5 sekund. Widzę. Hetman. Piękny mat. Tylko premium members, tak? No właśnie, tak. A to... Sam koroną, taką pomarańczową. A, dobra, okej. Okay. Tylko właśnie problem jest taki, że dużo Polaków chyba nie ma niestety. Pablo. Nie, ale jest też trochę jakiegoś problemu. A no właśnie widzę chyba jednego na razie. Społeczność Polaków jest dość duża. Wszędzie można powiedzieć, więc. No pionek primów. masz pecha, bo czarny na razie tylko. W Polsce to już jakieś odliczanie jest teraz, nie? Już prawie tam. Teraz no jeszcze 41 minut, więc nie wiem, czy jeszcze... A, to w sumie no tak. Na pionek. Żeby podałoby coś zróżnicować trochę, bo pionek... Bo nudne to takie... Rajdor, skoczek. No, skoczek. Hetman? To jest bezpieczniejsze, bo atak Wilimirowicza, goniec E3, goniec B3, dom E2. Potem skoczek F5, skoczek D5 byłoby mega, mega niepraktyczne, myślę. Co tu się gra w ogóle? Pionek? No, nikt nie jest zawodnikiem, a nie Rauzera. Tu klasycznego, jak to się nazywa po polsku chyba. Ale tutaj chyba główna linia to bicie na C6, nie? BCA, czy nie? No chyba jak wszystkie, znaczy dużo ruchu chyba jest. Koń B3 to jest linia, koń B5. Koczek bije C6 jak najbardziej, na hetman. Już nie pamiętam, kiedyś to pionek. I kurczę, nie jestem Wilimirowicz prawie. Skoczek na B3 stoi, więc daleko do F5. To jest plus duży. Skoczek. Pewnie tutaj. No zawsze mnie te skoczki na C6 drażnią w tych strukturach pionek. No zawsze to właśnie uważam, że na D7 skoczek C lepiej niż na C6.
No na E5 no to wszystko jedno, nie? Skończę był na bo. Skoczek. No teraz CBD-czy mogę wybić przeciwnik, to jest dobre, goniec. I nie, ta pozycja mi się podobała, z biopolowego gońca ta czerczy to trochę wszystko. Miły mi. Znaczy, no, pytanie, czy zdążymy się rozwinąć, ale chyba zdążymy. Chyba tak, no też mi się wydaje. Z tymi gońcami zawsze później jest bardzo przyjemna pozycja. Bardzo. Bardzo. Szczególnie jak białkolorowe gońca oddają. Białe jeszcze przy zagraniu ruchu F4 to szczególnie. Nie, oczywiście nie mówię, że tu bardzo dobrze stoimy, tak? Przeciwnik gapę jakoś pełnił, ale gońc. Może bezpiecznie. No tym niemniej, no generalnie często te pozycje są jakby no bezzębne, się tak wyrażę, białymi. ciężko coś skórać, więc... A kiedyś chyba na Mistrzostwa Polski Jacek Tomczak ci zagrał coś podobnego, nie? Że, tylko, że on oddał Czarnopolaka jakoś szybko i tam ruszył na królewskim tam G4, H4 w jakimś... Tak, była taka partia. Król. Wtedy byłem dość czytelny w kłotowaniu. Tak, na razie całą pozycję postawiłem. Udało mi się ją zremisować po przygodach dużych. Pionek. A to chyba były też te mistrzostwa, w których mi tam uciekłeś, tam z plus 2 chyba pozycji. Tam nie złapałeś na jakąś łapkę. Nie te same. Skoczek? Nie. No zależy o której partii mówisz, bo to kilka miałem partii z Jackiem Tomczakiem. Goniec. Miałem tylko jedną chyba, taką poważną, więc w Mistrzostwach Polski, więc wieża. Więc... no w pierwszej rundzie miałem taką partię z Jackiem Tomczakiem, gdzie myśmy grali potem. Urok, pionek. Pionek? No, urok Sycylii, jak no, można łatwo wpaść, tak, już wpadliśmy warianty, więc... No wtedy właśnie Jacek nie zarał swojego Sozina ulubionego, pionek. Tylko jakoś zagrał sprytnie, zrobił gońc G5 najpierw i potem gońc C4 gdzieś tam. Więc to był najdorf z gońc G5 pionek. Nie wiem po co tymi pionkami tak idę, no ale... Coś się wymyśli, jak będą tam już. Pionek. B3 nie może być dobrym ruchem. No. Dobra, wieża. Nie padło na fajną kombinację, wieża bije A2, gońc bije H4, ale nie wiem, to może odejść damą, nie musi być na H4. Bo idealnie jest to, żeby zagrać tam potem dama C3, no nie, z matem następnym. To nie, bo się skończył, tak, C20 z ruchu nie widziałem. No tak, dlatego lepiej oddawać, jak nie ma końca. To jest dość dziwne, jak się trzyma. Pionek? Pozycyjne szachy. Nie ten. A który? Hetman? Oj. Kurczę, ale... Goniec już był od razu, ale przeoczyłem. Mam goniec. F5 chciałem wygrać sobie. Właśnie mieć goniec C4. Powiedział C2, oczywiście goniec C4 od razu wygrywa. Wieża. Tak. Nie ta. No diabła to mat forsowny, tak? Tam dama aż już za 8 i to nie ma jak. A no faktycznie, no tutaj to wiemy to do siebie. Teraz rolemy. Już myślałem, że już wyliczysz to, bo to... Hetman, wiedziałem, że to jakby nie jest tak. Czekaj, i powiedziałeś jakiś ruch? Hetman, tak. Nie jest to polisa twoja tutaj, żeby nie schematować, ale myślałem, że to się uda. No, goniec.
No, musi to być sprawnie, to nie wszystko. Koordynacja. Kurczę, ja chciałem wierzyć o C8 tam z groźbą Hetmana 3. Ale ma 3 fajne, no. No to król B1 się suma tam, nie? Wierzyć C1 tam ma 1. No wtedy wierzyć A8, dobra, z powrotem. Hetman. No niestety no, takie przyziemne. Wieża primów. A co ci się nie podoba? Wszystko mi się podoba. Matujemy. Matujemy i też pozycyjnie fajnie stoimy, ale jakakolwiek końcówka to stoimy lepiej, bo no, mamy strukturę pionkową lepszą. Oczywiście tutaj analizowanie struktury pionkowej nie ma sensu, po prostu mi mata dwa ruchy, trzy. Więc... Jestem ciekawy, czy nastąpi granic C5 dama C3, czy nie. No, pewnie nie. Ja się nie poddam zaraz. No wieża B2 byłoby spektakularnym końcem, ale nieźle. Fajnie to wygląda wszystko. A faktycznie, aż sobie cofnąłem, żeby zobaczyć. W podobnym stylu z Griszczukiem raz wygrałem tę partię. Że akurat dama B3 oddałem, nie? Że wchodził mat następnym wieżą, ale w podobnym stylu. Ja widziałem, jak na Kamurę zamatowałeś. Tam w takiej rosyjskiej dziwnej. Rosyjskiej, tak. Pionek. Hetman A3 i tak dalej. Hetman A1. Na końcu Hetman A1, nie? Ale wcześniej Hetman A3 tam. Pionek? Pionek. Który chcesz? Pionek. Ok. Goniec. Tak ostatnio, teraz w turnieju w Charlotte tak sobie zagrałem i dostałem pozycję plus 5, ale przegrałem. Nie wiem, od czego to zaczynają. A pionek chyba, nie? Chyba tak. Ja w sumie też nie wiem, zawsze jakoś na czuja tam. No i właśnie ja lubię od granicy 4 zaczynać zawsze, żeby nie dać tego do maty 7 czy czegoś tam. Nie mówię, że to jest jakoś groźne specjalnie, to jest inny wariant po prostu, ale goniec. Ale lubię jak dwie D4 zacząć bardziej niż dwie D3 z jakiegoś powodu. Zmienia faktu, że często przegrywałem też w tym systemie Białymi, więc... Właśnie z Amforestem przegrałem raz skoczek Białymi w Iwędze, to było dość bolesne. No bo wtedy jeszcze no... Był to jeden z outsiderów, tak? Więc... Skoczek... Ja miałem duże ambicje wtedy, białe 2700, no nie, białe. W ogóle... No ale, pionek. Ale wtedy przegrałem wilku, czy partię Białymi w ogóle, więc trochę pokory nabrałem. To teraz to już tam wyciągnąłeś wnioski. Tam. Tak, ostatnio byłem bliski zrinstalowania wszystkiego. Skoczek. Z wyjątkiem no, przypadkowej wygranej z Wiangiem i przegranej nieprzypadkowej z Karłami. No, taki urok, no. Wigandze. A jaki system teraz tam jest w ogóle? Znowu jest jakiś tam z dogrywkami, czy po prostu tam klasyczne? Nie, klasyczne. No jak zawsze. Król od 83 lat jest bez zmian. Znaczy no, jedyna różnica jest taka, że jest tylko grupa A, wieża. Jest tylko grupa A, nie ma grupy B, nie ma Openu, więc może być dość dziwnie. Będziemy sami na tej sali. Teraz pewnie też kibice nie mają wstępu. No chyba też nie mają, no. Hetman. Właśnie ten. Teraz jak miałem mądrego powiedzieć. Swoje mądrego. Zapomniałem. Hetman? Tak, słyszałem, tylko nie wiedziałem gdzie. Jasne. Właśnie dałem ci wybór, bo też nie wiedziałem. Gdzie. No to jest właśnie urok tej gry, że głowa decyduje o wszystkim. Znaczy ręka decyduje o wszystkim, przepraszam. Głowa coś tam mówi sobie. A rękę i tak robi swoje, więc... No tak, bo w ostatniej partii w sumie mogliśmy zobaczyć. Nie wiem, czy to... Jakby to powiedzieć, Hetman. No wiadomo, no, ludzie są inni, tak? Myślą inaczej, więc no, nie można oczekiwać, że dwie osoby no, nie będą dokładnie tak samo myślały, tak samo nie wiem, rozumowały, więc... Z urok tej gry też, no, że nieporozumienia są. Tutaj trochę pod tempa podszedłem, jak widzę teraz. Nie ma paniki. Wieża. No stoimy przyjemnie oczywiście z uwagi na dwa gońce.
Goniec na G7 też jest dość złą figurą w tej pozycji, a przy bugu na E7 wieża, więc to tak do objaśnienia oczywiście, to chyba każdy myślę uważał, że ten, no czarne nie mają żadnej kongry poważnej w skrzydłach hetmańskich. A właśnie problem w tych pozycjach jest, że niby tam czarne stoją ok, ale nie ma co grać po prostu chyba, nie? Tak. Koczki się nie rozgrywają, koczek D6, koczek A4 z jakimś planem, ale po pierwsze nie nastąpi skoczek D6, a po drugie goniec. A po drugie skoczek D2, nawet można tutaj rozstawić. Czekaj, powiedziałeś ruch, czy nie? Goniec powiedziałem, tak. Tak się upewniałem. Pytanie, jaki mamy tutaj plan, ale coś wymyślimy. No wiesz, Kamilu, rozkręci ta pozycja na pewno w pewnym momencie. I trzeba będzie uderzyć, no nie? Tam, gdzie zaboli. A tutaj może już jakieś widełki tam, hetman B4 wchodzą. No, widełki są. Aj. Niestety nie. A, skoczek? Pionek? To moja idea, żeby tego skoczka na H5 grać. Chociaż no, może się zacząć na G7 i nie wiem, czy to takie wybitne jest to, co zrobiliśmy, ale normalne chyba, tak nie ma, bez większych konsekwencji, więc... Tak, wygląda jakby. Hetman? Niepokoi mnie to, że myślisz. Czekaj. Pionek, zakładam, że chciałeś G4 bardzo, tak? Skoro na G4 nie poszedłeś domu. No w sumie chciałem, no. Hetman? Nie no, skoczek na G7 jest... Skoczek na G7 jest złą figurą generalnie, więc nasze wieże też stoją dość dziwnie aktualnie. Jest dublowane, ale goniec. Ale... No ale tutaj właśnie goniec. Ten skoczek no, nie jest jakiś wybitny. Jak jedna figura stoi źle, to cała pozycja jest zła, nie? Ale a teraz pionek. Nie ten, ale to też jest oczywiście dobry ruch. No to właśnie chciałem B4, takie mega głębokie, nie? I będę B4 zablokować wszystko. Ale goniec. Stoimy dobrze, nie ma powodu do niepokoju. No tak, chyba jak utrzymamy D4, to chyba spoko jest, nie? Nie wiem, czym zagrać teraz. Hetman? Nie jest takie proste wszystko. Wieża? Wow. Tego się nie spodziewałem. Ja też nie. No pionek. Król. Nie mam pomysłu tutaj jak to. Nie, początek na G7 jednak dobrą robotę teraz zrobi, bo blokuje F5, H5. Pionek na F5, na F6 bronił, teraz poszedł oczywiście na E8, jak to powiedziałem, a pionek. Nie wiem. Nie, mógł utrzymać przeciwnik skoczka na G7 i pionek. Jakby wcześniej stał nie najlepiej, ale teraz miał funkcję król. Goniec. Hetman. Wieża. O, nagraliśmy przez rezygnację. Tak, na sekundach już nie przyjemny to.
Hetman E8 tam ledwo zobaczyłem. Ja chciałem jakieś wieża G2 czy coś tam. Wieża G2 też było dobra, ale jak powiedziałem Hetmana, to wiedziałem, że na pewno to zauważysz, no bo mimo wszystko. No mówmy się, bicie to bicie. Wieża G2 też na pewno wygrywało, tak. A tam wygląda, że za dużo kiedy. Tak, i co czekaj E6 może wychodzi, więc. Jest to, w tym sensie wiadomo, że działy pressinguje, tak? Atakujemy, no ale. No jakby powiedzieć, nie ma. No nie, no w sensie jak wygrana persona trzeba, no nie, wygrywać prostownie. Pionek. Pionek, okej, pionek. Który chcesz? A znowu kliknąłem na bez tej premium user. Miałeś jakieś w ogóle, bo ja nie wiem, czy masz. Ja tam mało miałem tych w sumie ludzi, niestety. Możesz abortować teraz spokojnie i rzeczywiście 10 sekund nie odpowiedział, znaczy, że nie odpowie. No dobra, abortuję. Z czystym sumieniem. Nie mam tych premium userów raczej. No zapraszam. Mam, ale... Zapraszamy. Jakieś... Prosimy wyzywać tutaj Kamila, bo bez tego, bez tego może być ciężko, ale niestety. Niestety takie wymogi tutaj mamy z 34, że no, musimy grać z tymi premium. Mam w sumie jakieś, ale jakieś angielskie niki. No to dają angielskie, jak nie polskiego, no to zrobimy. Okay. Tak, myślę, że tutaj więcej ludzi nas ogląda, więcej, w sensie więcej wygląda niż gra, więc gra jedna osoba, wygląda więcej, więc... pionek? Skoczek? Myślałem, że w sumie tutaj jest jak podobnie jak na Czeskomie chyba, że utytułowani też mają tam. Pionek? Skoczek? Może domkę chciałeś, ale tym się nie orientuję. Pionek? Jakąś sprytną kolejną chciał przeciwnik wygrać, skoczek, ale... po prostu z Rusela Maroczego postawiliśmy za darmo, więc to chyba osiągnięcie zawsze. Goniec. No, nie mówię oczywiście, że to jest jakaś wielka rewelacja, no ale przestrzeni więcej jest król. Ale gra. A tutaj jeszcze ten skoczek na C6 jest chyba źle ustawiony, nie? Tak, no, przestawiamy go na D7 często. Goniec. Hetman? Tu może być zaraz problem z ruchami. To takie... wygląda wszystko fajnie, ale z czarnymi też. Czarnymi jeszcze trudniej chodzi, żeby tu... No tak, tutaj pozycja przyjemna jest mega, nie, ale w sumie... Goniec. Kiedyś będzie trzeba coś zrobić, jakoś otworzyć, niestety. A to zawsze wtedy jakoś tam się coś zaczyna dziać. Wieża? Można się wystawić. No i gdzie ja mam te wieże poustawiać? No to było nieuchronne niestety, Kamilu. Pionek? Okej, to było proste. O jedyne by powiedział wręcz. Czasem gra się przez F4 jakoś, nie? Ale to chyba tak, nie tutaj. F4. No. Myślę, że wtedy lepiej było mieć wieżę na D1, tak? Niż na C1. Pionek? Pionek? To musi być bardzo dobre białe mi. Zazwyczaj właśnie nie grałem D5 z powodu tego przetkania, tak? G5. Zresztą też nie koniec światu czarny z drugiej strony, więc... W sumie jakiś skoczek C5, skoczek E4 będzie, właśnie, nie? Właśnie, to widzę i to mnie niepokoi trochę. Ale to chyba zawsze takie pozycje są gorsze mimo wszystko. Przeciwnik myśli, nie wiem nad czym. Na E8 rozmowę, odejście. Pionek? Grałem, czy to F4 jest konieczne, ale tam... Uznałem, że jakiś goniec C5 coś tam może lepiej zaraz się, nie? Skoczek?
Gońcep mi się wyjątkowo nie podoba. Powiem szczerze. Nie wymieniałbym czarnokrowych gońców nigdzie w tej pozycji, czy przynajmniej. No tak, teraz zostaliśmy z dobrym gońcem na złego, nie? Goniec. No chyba jedyne, nie? Co ma sens? Tak myślałem przynajmniej, więc... Jeszcze goniec F3 chyba, czy nie? Tak, tylko nie wiem co nie. Może na D5 się jakoś tam przymierzyć. No tak, może. Już nie wiem, co grozi kiedykolwiek, tak? Mam bierze F8 zagra albo coś, no ale... A, no tak, w sumie tak. A goniec G4 chyba po prostu wymuszamy, tak? Bicie na D4 w jakiś ruch inny sensie, no bo... Albo F5 dalej, F5 wygląda koszmarnie czarnymi, więc... Muszę tutaj pomyśleć. No, goniec, wiadomo. Wiadomo, nie wiadomo. Goniec. Goniec. Chyba kolejność nie miała znaczenia. No, znaczy nie miała, no to też to zauważyłem. Się zastanawiałem przez chwilę też, ale... Wow, koczek. Się bałem się, że pobije C5 się wieża. Jakbyś, jakby odbił przeciwnik, że zaraz koczek B6. Znaczy byś nie zarał, bo to poszedł do kontry, nie? Ale hetman. Ale no, piękny ruch, hetman D4, jaka centralizacja pełna. No tak, myślałem, że chociaż D4 wrzuci. Wieża. No tak, D4 trzeba było zagrać. No i to taki szkoleniowy wręcz przykład, no nie, blokady. Pan zdał 4 z nim do ruszenia kompletnie. A to przeważnie to jest zawsze skoczek w tych pozycjach na D4 stoi, nie? No, skoczek albo goniec też czasami, nie? Ale tak. Nie, jakakolwiek jura stoi, no to jest ciężko. To... No nie, bo często podpórkę też ma, czyli jest broniona przez inne figury, więc wieża. Zakładam, że wieża na D4 najgorzej stoi. No chyba, że tam gdzieś tam potem mały skoki, nie? Na B4, na A4, no ale... Pionek. Król. To takie typowe. Nic, no. Dobra, wieża. Wzmocniliśmy pozycję. Może zacznę też wzmacniające. A może tu chciałem. Być subtelny, jak dla mnie. No i wieża. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Wow, działa. Wow. Łeś, co się zdało tutaj? No, podał się właśnie, ale ciekawe, bo to może nawet działa, tak? Tam bije B2, tam bije F4 szach. Jak ruch H1, to chyba jeden szach jest ważne. Znaczy ważne, w sensie można zagrać, tak? Znaczy, oczywiście no, nie możemy zignorować to, tak? Wygrać już abecz albo cokolwiek, obawiasz się, tak? I wygrywamy, no ale... A to i tak przegrana jest, nie? Bo tam hetman F2 się hetmany wymieniają. No tak. No ale i tam... prawie zdziałało. I tak... No to tak w sumie... To nie zadziałało. Dobra, to... No. Może E6 w ogóle jest najlepszy tutaj teraz. A, ale ma ta, nie? Grać po prostu. Tak. Ale się przestraszyłem. No to może ostatnia partyjka, albo jeszcze wątpię, żebyśmy dwie zdążyli. Bo jest 45 u nas. Będziemy grać o 24. Nigdzie nie odchodźcie. No więc no. Do nowego roku. No nie będziemy rok grać. Pionek. A teraz jesteś białymi odmiany, no nie? 10 raz rzędu. Więc. Goniec. Będę mu rozmaicać. Bo... Stary, dobry, no nie, Trampowski. A to Kamil Plichta jest wielkim tam fanem. Tak, skoczek. Między innymi. A też mi się zdarzało grać. Kilku ludzi ograłem w tym.
No nie. Poważnych ludzi w sensie. Ale gryszczu, mamy Diarow, Wojtaszek i tak dalej, więc właśnie Wojtaszek klasycznej partii nawet nie się udało krótko grać, więc goniec. Więc. A ty to grałeś szczególnie tam na tych mistrzostwach szybkich chyba, nie? Gdzie tam tak. Wziąłeś meda? Gelfandel grałem w szkucowaniu w tej rundzie, można powiedzieć. Tak, nie, miłe, tak. Nie, w klasykach też, ale w klasykach no, jakby nie działa to do końca. Pionek, wybierz który i gdzie. Tego się nie spodziewałem akurat. A, w sumie H4 pewnie. A. H4 też się nie tam. Nie tam. A, okej, chyba wiem, który teraz. Ale chyba za późno. Chciałem wszystko na czarnych polach postawić. Generalnie. Żeby tego gońca jakby ograniczyć w przeciwnikach, którego nie mamy. Goniec. Czekaj, jaki ruch? Goniec. Ale. Zmiana planu. Koczek. No tak, faktycznie też mi się nie podoba to ustawienie teraz. Nie wiem, czy problem jest taki, że może F5 zagrać, tak? I po prostu pionki rozpostawać. Tak, i dwa gońca. Chciałem też goniec D3, żeby zagrał, może goniec C4, no ale... Ale to... Subtelne było. A może pionek? Ten? Dobre, więc... Chyba. Pionek? Nie wiem, na ile to jest dobre, ale jakiś pseudo atak mamy. To... Pseudo, bo nie pseudo, może prawdziwy atak mamy. Nie wydaje mi się, ale... Chyba pseudo jednak. Pionek? Nie wiem, często właśnie takie barbarzyńskie ataki są mega niebezpieczne, nie? W sensie wydaje się, że musi być to no nie tylko sposób buch. Zostałem się z tym uporać, ale nie jest to takie proste często. Goniec? Goniec? No. Bardzo pazerne, bardzo. Chciałem, że atakować będziemy. Koczek bije 4 za D5, niestety było, widełki. Więc no chcemy atakować, tylko najpierw chce się pozbyć go pionka, to przeszkadza. W drodze. Ja tam myślałem Hetman D2, Hetman F4 jakoś. Tak, no oczywiście tak. To jest plan, to... Pytanie często, czekaj, E7 na przykład zagrać nie może, no nie? Skoczek? Nie wiem co to. Wolałbym zagrać czarnymi, ale jest też szansa, że uda nam się to... Zamatować. No, zamatować przypadkowo, albo nie przypadkowo. Goniec, niestety. Brakuje nam jednego ruchu. No, koczek. Oj, nie podoba mi się. Nie tu? Nie wiem. Na C5 czy gdzie? Nie wiem, może dobrze, ale jakoś tak nie spodziewałem się tego zupełnie. Hetman, tym bardziej z twoją jakby wizją ataku wcześniej powiedziano. Bo tam nie chciałem też F5. Tak, rozumiem oczywiście. Nie wiem, gdzie ten skoczkiem najlepiej zjeść, no ale było iść, no ale... No, Hetman. Teraz to. Zdawane w ogóle? W sumie nie wiem. Ale lepiej się pospieszyć. Zobaczymy jak... Jak nie jest, to jesteśmy w opałach i to dość mocnych. Poważnych w sensie. Ale myśli teraz. No. Hetman? Nie jest to. Może nie dodaje nic chyba. Król?
No, mimo wszystko jedną osobę chyba łatwiej grać niż dwie. Szybciej w sensie trochę. Hetman. Widzisz, co ja teraz nastąpi? Nie. A, chyba widzę. Dobrze, skoczek. Pięknie. Jeża. Skoczek. Ale piękny ruch, ja mówię, że skoczek o 4. Dalej chyba nic strasznego się nie działo, no ale... Ale... A to dobrze podpowiedź dałeś, bo inaczej... A taką. No, nie powinienem tego mówić, ale też nie powiedziałem wprost, no nie wiem. 23:51 Kamilu. Myślę, że ostatnią partię jeszcze zdążymy zagrać. Co dobra, tam? To jeszcze jedna. To może bez udawanego. Jeśli się da, czy zero. Bez udawanego? Okej, okay, tutaj widzę jeden. Możemy podam się sobie zapytam, jak tam stanę. Tą ranczą i tak dalej. Zrobiły się własnego ranczą w Teksasie. Pionek. Jonek. Na łupski ci trzeba uważać, bo właśnie przegrałem z Lekwangiem. Skoczek. Skoczek? Który skoczek? Zostałem wypragowany. Pionek. Bo no właśnie nie zdążyłem. Już miałem tam wieżę, no nie kilka pionków więcej, ale... Pionek. 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 No, pionek. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś mega dobre czarnymi, ale też oczywiście nic nie pamiętam, żeby była jasność w koczek. Więc to nie jest tak, że tutaj... Ale wydaje mi się, że te dwa gońce są jakby do zdobycia, więc przyjemnie. A to może taka końcówka? Tak, jednak nie. Albo skoczek, albo będzie ta końcówka. Skoczek. Właśnie o tym myślałem. Hetman. Można też oczywiście zagrać. Granic D2, Hetman D2 jest prostsze. Na potrzebę Henbre, ręka głowa. Pionek. Henbrain. Przyzwyczaiłem. A to prawda, to prostsze. A to nie wiedziałem, że tak można. Hetman. Goniec. Tak jakoś rada grał, nie? Już nie, chyba z Tomanami grał z Nisipanu, była partia z Rotmundu. Goniec. Goniec. Który goniec? Gdzie to wybieraj. No, dwa gończyki. Zawsze lubiłeś gońce, pamiętam. Król. Tak, gońce lubię bardzo też. Więc... mikro oczywiście przewaga, ciężko będzie wygrać, ale... Damy radę. Skoczek. Goniec. No, rejsowa to chyba dość, szczególnie po skoczek D4. A co chciałeś, skoczek D2 tam, czy co? Nie, chciałem skoczek D4, ale jakoś tak teraz na to patrzę, to... To trzeba było, bo goniec G4 nie było, co? Pionek? Wydawało się mi się, że było lepsze, nie? No bo goniec zawsze GF to chyba nie jest groźba, jakaś poważna dla czarnych. Wieża, a tutaj no, jakby no, nie było ruchu wieża D1, tak? I był problem, co zrobić z tym gońcem. Tutaj jak możemy dwa gońce mieć, to wieża. No, to jest fajnie. No przyjemna, ta przyjemna. Zabraliśmy tam wszystkie pola w sumie skoczkowie. Tu trzeba będzie decyzję podejmować pomału. A, goniec może. Oj nie. Nie może, tutaj? Może. A nie, bo może na konkrecie, tak? Jest konkret, tego nie widziałem. Nie, jednak chyba na górach. Już. Już obie D1 może było, nie? Mega dokładne. GBF6. No, wieża. A ta, w sumie no mógł. Już obie D1, bo to chodzi o to, że wieża. Właśnie, że nie wchodzimy tutaj na siłą linię, bo pole D7 jest kontrolowane. Goniec. Nie, dobrze to jest, dobrze. Ja nie widziałem tego. W sensie. Myślałem, że po prostu mamy tą pozycję, no nie? W sensie wieża gońce. Ale jak wieża.
Ja muszę przyspieszyć, bo goniec. Bo ja ostatnio się przegrałem na czas. A nie, nie mówię król, ale... Właściwie może być B5, ale... Ale... Król. A, bo to 3 plus 0. No właśnie. Król. Goniec. To niedobrze, że goniec, że dopuścił do tego na przeciwnik. No bo tu pionek. Chyba dużo łatwiej to będzie zrealizować. Ta, chyba ta. Przynajmniej tak się wydaje wizualnie. Pionek. 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 Goniec. Przeciwnik w ogóle zignorował tego pionka, ha, kompletnie. To jest ciekawe. No oczywiście króla 7, królewa 8 miejsc, ale wtedy też byśmy wygrali, no bo jakby F4-G5 by nastąpiło. Goniec. Więc... Więc udało się. Uskity niebezpieczny zawodnik. On z Chin chyba, tak? Nie widzę, ale... Ale trzeba uważać. No. A to teraz jest już odliczanie w Polsce. Tak, 2057, nie wiem jak. Nie wiem jak. Jak w odliczaniu w sensie, ale możemy wyczekać do tych kilka minut, żeby sobie przywitać kibiców, tak? Nie oglądasz jakiegoś Sylwestra z jedynką? Nie. Znaczy generalnie dzisiaj też no, jakby brylowałem, można powiedzieć, w pewnym sensie. Między innymi w TVP i ja generalnie mam fobię oglądania siebie, nie widzę tego. Strasznie, naprawdę, nie potrafię tego wyjaśnić racjonalnie, ale strasznie mnie to stresuje. I jak nie muszę siebie widzieć, to jestem szczęśliwy wtedy. Teraz to pewnie już nabierzesz sprawy tam szybko, te ostatnio. Nie, znaczy wywiadów nie lubię oczywiście, ale przyzwyczajam się, wiadomo, biegiem czasu, ale oglądanie siebie mnie zabija. No. Na przykład no, jak teraz rozmawiamy i widzę siebie na Zoomie, to jest okej, no nie? No to w ogóle mi nie przeszkadza, ale jak skończymy to, no nie? I potem będę musiał to samo nagranie nie odtworzyć, na przykład za 2 godziny, to już wtedy będę cierpiał strasznie. A to w sumie rozumiem. No ja w sumie też raczej nigdy nie lubiłem oglądać później. A ludzie w sensie dziwnie się brzmi, no nie? To jest, no, wiadomo jest to, no nie? Inne jakby, inaczej się słyszy swój głos, no nie, a inaczej się słyszy to w mediach, właśnie na urządzeniu, no nie, jakimś, nie. Różne te paradoksy są, więc 2358, zaraz będzie 9, dobra, pójdę, mam tutaj na komputerze otwarte, w sensie czas, zegar, więc 2058, 55 sekund, no, to jeszcze nie zdążyłem się zapytać, jak tam USA, jak to? Rancho jeszcze się nie dorobiłeś, rozumiem, bo już jesteś studentem, ale planujesz przyszłość? Nie, ogólnie w porządku. Został mi jeszcze jeden semestr. Tylko semestr ci został. No tak, bo ty jesteś 9-5, tak? Rocznik, czyli... Znaczy ja tam i tak wolnie trochę idę, ale... Teraz właśnie... Czy zostajesz w Stanach? Planuję na wakacje wrócić na razie, ale to w sumie dużo zależy, jakie tam będą jakieś tam restrykcje i tak dalej, nie? Bo teraz ciężko podróżuje się bardzo. No, oczywista sprawa. 18 sekund. Zostało. O, będę mówił może od 5, bo 10 mi się za dużo na nie mówię. 5. 4, 3, 2, 1, 0. No, nowy rok 2021. Wszystkiego najlepszego dla was, dla ciebie też, Kamilu. Aby ten rok nie był gorszy od poprzedniego, co się wydaje w zasięgu. Może się okazać lepszy trochę, nie? Oby. Oczywiście wszystkiego najlepszego, sukcesów, tak, we wszystkich sferach jakby życia i... No nie wiem, czy się życzę z moją w nowym roku. Wszelkie pomyślności oczywiście.
Ty jeszcze uchnąłeś między 2020 a 2021 rokiem, więc... Która jest godzina teraz, tak ciekawości, co? U mnie jest piąta. Piąta po południu, okej. Okay. No nic, no to chyba kończymy tym miłym akcentem. Dzięki, że się zgodziłeś, zagrałeś się ten membrane. Dobra, to dzięki za zaproszenie, też tam wszystkiego najlepszego i powodzenia tam w turnieju za 2 tygodnie. Dzięki, tak, dzięki. Mam nadzieję, że jakoś to będzie, bo ciężko się wraca nie po przerwie długiej. W Norwegii strasznie cierpiałem, ale też inne tempo było, nie, bez... No, Wilku, liczę, że będzie dobrze. Prawidłowo. Dzięki wielkie i dziękujemy za Wasz czas, że oglądaliście. I wszystkiego najlepszego w 2021 roku.